Witam, dziś pokażę, jak w prostym sposób zrobić półkę w szafce. W związku z awarią węża do ciepłej wody, półka namokła i zgniła. Muszę ją wymienić i zastąpić nową. Zrobimy własnoręcznie w domowy sposób. Potrzebna do tego będzie nam piła, panela, ołówek i cztery śrubki. W pierwszym kroku musimy przyciąć panele na określony wymiar. W drugim kroku musimy złączyć panele. W następnym kroku bierzemy kawałek paneli bądź deski z czterema śrubkami, aby wzmocnić panele od wewnętrznej strony. I to jest koniec półki, możemy ją zastąpić starą spróchniałą. Wyciągamy półkę, wkładamy nową. W ten sposób możemy również zrobić parapety różnej szerokości, długości, dzięki czemu uzyskamy fajny efekt. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję.